godzina 20:20. Dojechaliśmy na kemping w Ciechocinku. Zaczęliśmy robić kolację. I nasz zwierz się obudził. Zobaczcie. Co on tu próbuje robić? No. Dobra kolacja, nie? Taka niespodzianka. Mamy 30 kwietnia, a park linowy jest otwarty od maja. Co tu mamy, Oliwcia? Mamy taką kostkę na patyku i mieszamy w białej czekoladzie. Nie, w mleku. W mleku? Nie, w ciepłym mleku. A, ciepłe mleko mamy tutaj. Myślałem, że to biała czekolada. Różowa koszulka. Popatrzcie, jaki to jest ból. Tu odbiłam. Dziura w ręku. Witam Was na naszej kolejnej wycieczce. Dokładnie rok temu wybraliśmy się na naszą pierwszą podróż z przyczepą. Także dzisiaj jest rocznicowa wycieczka, czyli majówka 2022. Zapraszam Was na naszą podróż. Zobaczymy wszyscy tak naprawdę, gdzie będziemy jechać. Jest parę pomysłów. Myślę, że kilka zrealizujemy. I jako ciekawostkę wzięliśmy ze sobą naszego jednego kota. Po prostu chcemy sprawdzić, czy damy radę przez tydzień czasu z jednym chociaż żyć w przyczepie. Jak się to uda, to na następną wycieczkę weźmiemy obydwa. A tymczasem pakujemy się do samochodu. Tu mamy Oliwkę. Oliwka, witamy. Mamy Kinię, witamy. Mamy Dorotkę, witamy. Mamy Stasia, czyli królika niebieskiego Oliwki. I miałamy. I coś tu nam miauczy. To miauczenie. O, tu jest miauczenie. Kiciuś, witamy Kiciusia. Jedziemy sobie cały czas. Ale chciałam powiedzieć, że ja w końcu siedzę z przodu koło kierowcy. Chyba muszę temu naszemu kotkowi podziękować, że zajął moje miejsce z tyłu. Śpi sobie kotek. A nie śpi. Otworzył oczka. Kiciuś, nie kotek. Kiciuś, o, myje się. Nie jest źle. Kinia, co robisz? Rysuję sobie. W końcu mam swoją taką tablicę jak Oliwka, tylko inny magnes. Fajnie. A Oliwka nam usnęła. Przestawiliśmy ją przodem. Mama robi następne zadanie. A ty, kotek, jak się czujesz? Czy się trzęsiesz, ale to chyba przez wibrację samochodu. Na pan zadowolony? Zmęczony, bo dzisiaj wymieniałem jeszcze koła z zimowych na letnie. Po to, żeby na majówkę ładnie samochód wyglądał. Okej. Jest godzina 20:20. Dojechaliśmy na kemping w Ciechocinku. Droga nam przebiegła super. Kotek grzecznie spał. Oli przespała prawie całą drogę. A teraz szukamy miejsca, gdzie by się tu ulokować. Może koło placu zabaw. Co tu? Lewo tam po placu.
Niewiele pewnie widać, ale sobie stoimy. Chyba mi jest trochę zimno. Normalnie trzęsie mną. Chyba trzeba się ubrać. Pewnie tak. Piękny zachód mieliśmy po drodze. Jest całkiem sporo składów. I co najważniejsze, mamy blisko plac zabaw. Zaczęliśmy robić kolację. I nasz zwierz się obudził. Zobaczcie. Co on tu próbuje robić? No. Dobra kolacja, nie? Kurde. W domu tak nie mam, a w przyczepie mam. Normalnie, że dostanę talerz swój. Będę siedzieć koło nich. Ale to zostaw. Jak to? Teraz. Tu tak kanapeczki Dorotka uskuteczniła. No. Krzyś kupił wspaniałą wędlinę. Słuchajcie, fajna szyneczka się trafiła. Teraz powiem, co to było. To się nazywa szynka krucha od krakusa, no to wiecie. To nie jest lokowanie produktów, ale pierwszy raz żeśmy ją kupili. I robiła wrażenie dobrej. O, tu też smakuje. Już tam, masz swoje miejsce suche. Jesteś tak czarny, że normalnie kamera cię nie widzi. Małe informacje. Na miejscu w środku 20 stopni. No, 20 stopni. Gdzieś jest 16, jeszcze nie wiem gdzie. A w lodówce 6,5. Odczep się od tej kanapki, kotek. Kotek, zostaw kanapkę. No nie twoja kanapka. Chodź, pokażę ci, gdzie jest twoja kolacja. O, zobacz. Kotek, tu ci zrobiliśmy miejsce. Tu masz jedzenie. Weź mu kawałek. No, tu masz miejscówkę. Swoją. Przy wycieraczce, przy wyjściu. Tu masz jedzenie. Proszę, no, proszę, proszę. Jedzonko. A tu Rzeźko, co, kotek? A co tu dziewczynki robią? Ja nie mogę patrzeć, mogę opowiadać. Ty nie możesz patrzeć. Zarób, oliwka robi mnie spodziankę. Jakiś rysuneczek piękny? Ona... Witamy, witamy. Luz. Oliwka całą drogę przespała, to dzisiaj mamy cały wieczór zabawy. Nie. A co to? Słoń! No to macie słonia. Witam was w nowym dniu. No już żeście widzieli, że dojechaliśmy do Ciechocinka na kemping. Teraz idziemy sobie na spacer. Najprawdopodobniej w stronę Tężni. Może uda nam się zajrzeć do parku linowego. Powiem wam, że bardzo fajne są te parcele, bo można stanąć sobie samochodem albo wzdłuż, albo w zasadzie nawet i w poprzek. W zasadzie nie trzeba żadnych dodatkowych opłat za to uiszczać. O, i teraz zobaczcie, jak sobie stoimy. Co jest sobie przyczepka, ma takie utwardzone miejsce. Taką kratkę. No, może sobie stać samochód. O. Tak wygląda już na letnich oponach. Tu mamy elektryczność. Dwa klasyczne, znaczy nie, dwa takie kempingowe plus jeden zwykły kontakt. Blisko i już. No i do sobie doszliśmy do tężni. To jest chyba jedna z tężni, która jest właśnie jeszcze czynna teraz, przed remontem. I idziemy sobie pooddychać świeżym powietrzem. Chcieliśmy zmienić kierunek, bo tam nie było wejścia w ogóle. Idziemy w stronę parku zbrojowego.
taka niespodzianka. Mamy 30 kwietnia, a park linowy jest otwarty od maja do końca września. Natomiast jutro wstęp wolny, 1 maja, piknik rodzinny na Stadionie Miejskim. Piękna pogoda, dzisiaj wszystko zamknięte, bo jest 30 kwietnia. Od jutra może będzie otwarte, pod warunkiem, że jutro jest dzień świąteczny, to myślę, że od 2 maja, czyli od poniedziałku, będzie można się tutaj pogimnastykować. Mamy jeszcze uwalnia letnie, dwa baseny są. Także dzieci, korzystać z pogody i z darmowej ścianki spinaczkowej. Jestem przy mapce. Są pokazane tutaj właśnie punkty do zwiedzenia. Te tężnie są jeszcze w remoncie. Ale można sobie iść wzdłuż takiej. Tu jest wiatrak, który pokazuje kierunek wiatru. I tu słychać nawet, że się coś z tego leje. Nawet i w ciepłociutku znajdujemy plazawę. Jest tuż koło tężni. O, tu są tężnie. Na początku ich. Tężni pierwszej. I jest na miękkiej takiej wykładzince. Chyba musisz nogami się odciągnąć od ziemi. Hop. I doszliśmy sobie do parku zdrojowego, w którym jest między innymi pijalnia czekolady, ale również jest pijalnia wody solankowej. Dzieci chciały koniecznie wypić czekoladę. Zobaczymy, jak to będzie. Co będziemy mieć do wyboru i w jakiej cenie. Mama, zastanawiam się pomiędzy tym a tym. Czekolada biała z musem truskawkowym. Gorąca biała czekolada z musem truskawkowym i truskawkami. Fajne rzeczy, co oliwka. Czekolada mleczna na podwójnym mleku. A to jest... Mamisia. Misia to jest czekoladowa z mlekiem. Tu mamy oliwcia, mamy taką kostkę na patyku i mieszamy w białej czekoladzie. Nie, w mleku. W mleku? Nie, ciepłe mleko. A, ciepłe mleko mamy tutaj. Myślałem, że to biała czekolada. O, i się maluje teraz. Patrzę, jak kapie ci kochanie z tego, i ci kapie wodę. Nie, wszystko zbliżę, ponieważ samo mleko piłam. A ja mieszam. A, już masz tutaj, dobra. Mieszam. A my? A my czekamy. A my oszczędzamy. Ja jedzę twoje. A ja mam takie trio. Co? Tu jest mleczna z wiśniami, biała z malinami i lekko gorzka z karmelem słonym. No, zobaczymy. A u Dorotki mamy... Co masz? Powiedz. Mam kawę latte z białą czekoladą i wiśniami na winie. No to super. Kinia jeszcze przed sobą ma całkiem sporo. Oli ma kakałko. A moje trio prawie jest puste. Witajcie z powrotem.
Jesteśmy już po spacerze i krótkim odpoczynku. Zjedliśmy sobie przed chwilą rosół. Byłam umyć naczynia i powiem wam, że całkiem sympatycznie. Zaraz mogę wam pójść pokazać. Woda ciepła. Łazienki też przyjazne. Pokażę wam jeszcze, dziewczyny się ładnie bawią. Co robicie, dziewczynki? Gramy kółko i krzyżyk zwierzaczki. Pokażę wam, o co chodzi. Chodźcie. Oli teraz zaczyna. Oli, powiedz, gdzie chcesz postawić kółeczko? Bierzemy zwierzątko i kładziemy na miejscu, gdzie chcemy postawić. Mhm. Oliwka jest kółkiem, dlatego stawiamy kółko, żeby było wiadomo, kogo to zwierzę. Teraz ja biorę na przykład lisa i kładę go tutaj. Robię krzyżyk i stawiam lisa. Mhm. I chodzi o to, żeby zrobić linię. Jak zrobi się linię zwierzaczkami, zabiera się zwierzaczki, ale jeżeli się przegrywa się wtedy, kiedy na planszy nie ma się swoich zwierzaczków. Ja przed chwilą przegrałam. Jak to nie ma się zwierzaczków? Jak nie ma na planszy zwierzaczków, więc się na początku nie ma zwierzaczków i układamy, ale jak na przykład zrobisz teraz, jak zrobię teraz ja tu linię i nie będę miała gdzieś tu, to przegram. Chyba nie rozumiem, ale może widzowie zrozumieją. To na razie, bawcie się dalej. Patrzcie, a nasz kot pomimo otwartych drzwi, co robi? Siedzi w przyczepie. To taki kot domowy. Dywanowy. Był raz na trawie posadzony, wszedł pod przyczepę, zaczął miauczeć. Został wzięty na ręce. Ja chcę z powrotem do przyczepy. No to na razie. Pokażę tam łazienki i gdzie się zmywa naczynia. To co ciekawe, mi się bardzo spodobał patent. Innym kolorem kamyków są wydzielone miejsca parkingowe. Wygląda to fajnie. Po prostu suknięty inny kolor kamyczków. Nie zostają samochody. Także tam mamy budynek recepcji, tędy wjeżdżaliśmy. A tu jest budynek z łazienkami. Tu mamy punkt mycia naczyń. Taki mały dwustanowiskowy, ale w sumie pozamiecany taki mały kąpik. No i jest super, bo jest ciepła woda. Nawet bardzo ciepła. Ale jest też wąż, gdyby ktoś potrzebował coś opłukać. Przyjechaliśmy, gdy się zastanawialiśmy, czy te parcele OTE, czy one są dzielone na pół, w sensie z jednej strony i z drugiej strony ktoś powinien stać, ale według mapy wygląda na to, że to są pojedyncze, tak? Czyli najdłuższe są na dłuższe na przykład zestawy. A i tu też są miejsca. To jest po tej stronie, dobra. Patrzę z drugiej strony, czyli my jesteśmy, tu jest plac zabaw, gdzieś jesteśmy na jakiejś, chyba gdzieś 12, coś takiego. No i tu jest to miejsce piknikowe, znaczy grillowe, gdzie można grillować. Spojrzenie na cennik. Sezon zaczyna się jutro, od 1 maja. Po obiadku pewna aktywność fizyczna, piłeczka, badmintonik, a zawodnik numer 1, czerwona koszulka, zawodnik numer 2, różowa koszulka.
Popatrzcie, jaki to jest ból. Tu odbiłam. Dziura w ręku. Ławka rezerwowych. Jeden zawodnik, a dalej. Prawo, lewo, prawo, lewo. Uwaga. Bum. Poszły konie po botanie. I... Słucha. Cyk. 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 O! Czy ci zawodnicy się rozciągnęli dostatecznie? Chyba nie. Chyba kwasy będą. Wow, to chyba do taty było. Nie mamy trzeciej paletki. Witajcie w kolejnym dniu. Przepuściliśmy kemping w Ciechodzinku. Jesteśmy w tej chwili na mokrym. Krzychu rozkłada podporę, żebyśmy się nie rozbijali. Tak, i jeszcze raz. Więc tak, zjedliśmy sobie rano na ranko, trochę się dziewczyny pobawiły, zebraliśmy przyczepę. Postawiliśmy na parking, przeszliśmy się jeszcze do kościoła i pożegnaliśmy się z poznanymi znajomymi. Bardzo sympatyczni ludzie. I pojechaliśmy dalej w kierunku Borów Tucholskich. Jednak na podkładzie pojawił się głód, w związku z tym zatrzymaliśmy się na mopie. I tak, tam się dziewczynki bawią, a my robimy obiad. A co my na obiad będziemy robić dzisiaj? W związku z tym, że na dworzu wieje, to uskuteczniamy grilla w środku. Będziemy robić pizzę. A tutaj Oliwka powiedziała, że pizzy nie chce, w związku z tym się gotuje woda na pierogi. Także plum. Myślę, że trzyma się na je, o ile je w ogóle zje. Pewnie jak zobaczy jednak pizzę, będzie chciała pizzę. Tak to jest ze zmiennością upodobań w trakcie przygotowywania. I idziemy do dziewczynek. Wow! Brawo, Oli! O, bujasz misia? I dla mnie jesteś na wdorze. Mhm. O, tam jest duża. Spadło? No. Misio się buja. Misio ubrania nie ma. Teta Mali? Jakich ty kolorów dostałaś na buzi? Chyba ci ciepło w samochodzie było, co? Mhm. Mogę na pieczku? Możesz. Tylko przed jedzeniem trzeba będzie ręce umyć. Twoje pierożki, Oliwia, się już gotują. Piłka. I wyszło nam sporo ten słoneczko, bo już się było pochmurno. Ale zobaczcie, jak ładnie. Zielono.